Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Macintosh, a przed wami kolejny odcinek serii Let's Play Super Mario Maker na konsole Nintendo Wii U. I powracamy z Super Mario Makerem i ze wszystkimi innymi Let's Playami po przerwie pięciodniowej albo i więcej, chwila. Niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Sześciodniowej umiem liczyć, super. Słuchajcie, naprawiłem wszystkie błędy. I dlaczego mówię to w tym momencie, a nie już przy nagrywaniu poziomów, ponieważ chcę jak najszybciej się pozbyć tego z myśli i przejść do oceniania waszych poziomów. Słuchajcie, dwie sprawy. Po pierwsze, to co teraz właśnie widzicie, czyli wasze poziomy. Po raz kolejny akurat tak się udało, że mamy trzy wasze poziomy i nie muszę tego nagrywać w częściach i potem to składać. Chociaż właśnie taki tryb bym teraz preferował tworzenia tych odcinków z waszymi poziomami. Ale jak akurat się zdarzyło, że mogę to zrobić w normalny sposób jak do tej pory, to dlaczego nie miałbym skorzystać? To pierwsza sprawa. Druga sprawa. Tak jak wspominałem w tym krótkim update'cie, który zamieściłem w zeszłą niedzielę, czyli bodajże 20 listopada, jeżeli mnie pamięć nie myli, to był 20 listopada, w zeszłą niedzielę, będziecie wiedzieć o co chodzi, niestety miałem problemy pewne z moim encoderem i ogólnie ze wszystkim, nie mogłem wyrenderować nawet, słuchajcie, najprostszego wideo testowego, to znaczy nagrałem sobie jakieś tam wideo testowe, ono się bardzo dobrze nagrało, wszystko było ok, ale nie mogłem go w żaden sposób wyrenderować, czyli obrobić go i potem ponownie go przerenderować, żebyście mieli to w jakiś sposób sklejone razem to co ja mówię, czyli ten komentarz z obrazem i dźwiękiem z gry. Niestety nie dało się i dotyczyło to zarówno The Binding of Isaac, dotyczyło to zarówno Super Mario Makera, jak i shortów, które ponagrywałem z innych gier, z PlayStation 4 Overcookta, z Rise of the Tomb Raider, które po prostu testowałem sobie, z Dooma, którego również testowałem i też chyba jeszcze z The Lost Photona, jeżeli mnie pamięć nie myli. Po prostu nagrywałem z każdej możliwej rzeczy, jaką mam podłączoną do komputera, tylko po to, żeby sprawdzić, co się spieprzyło. I spieprzyło się całkowicie wszystko, ale doszedłem już do tego, jak to należało naprawić. Oczywiście prócz tego wspaniałego odcinka, który w dalszym ciągu stawia opory, co prawda renderuje się już lepiej, ale wydaje mi się, że wypuszczę ten odcinek troszeczkę pociętej formie. To znaczy nie zobaczycie całego procesu budowania, bo coś schrzaniło się w tamtym momencie podczas nagrywania i to był pierwszy symptom, że coś się zaczęło pieprzyć z enkoderem H264, czyli tym kodekiem, który pozwala również nagrywać do MP4 i w Full HD. Coś się niestety z nim schrzaniło i również to nagranie, to najdłuższe nagranie, czyli nagranie, w którym ja buduję poziom i które później przyspieszam, niestety coś się z nim totalnie pokrzaczyło i właśnie tam również znajdują się uszkodzone dane spowodowane przez niepoprawne działanie encodera, czy też dekodera, czy też kodeka H264 i niestety nie jestem w stanie to w żaden sposób naprawić, musiałbym po prostu nagrać ten sam materiał drugi raz, a nie da się tego zrobić, bo ten poziom już wybudowałem, dlatego wydaje mi się, że jeżeli do jutra tego w żaden sposób nie ogarnę, to najprawdopodobniej powycinam już większe fragmenty i będziecie musieli się troszeczkę przeboleć z pociętym materiałem wideo. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Te odcinki, które teraz widzicie, są już nagrywane na świeżo i wszystko już powinno działać. Naprawiłem wszystko, co miałem i tak jak myślałem, po prostu spieprzyło się wszystko totalnie software'owo. Obiecałem wam powiedzieć, zrobić taki mały update, co się spieprzyło, bo było sporo osób, które się tym zainteresowały i chciałyby wiedzieć, gdyby im coś takiego się zdarzyło i powiem wam szczerze, że odinstalowanie i zainstalowanie kodeków, a także wyczyszczenie całej pamięci podręcznej programów, które ja wykorzystuję do składania i renderowania filmów, to był najlepszy z najlepszych pomysłów właśnie z tego względu, że to zadziałało i to naprawiło całą sytuację. I tyle w tej kwestii. A teraz zabieramy się za wasze poziomy. Pierwszy poziom, który rozegramy, King of Koopas od Oscara. Pokażę wam przy okazji jeszcze ID tego poziomu
I zaczynamy. Jest to poziom zrobiony w mojej najmniej ulubionej, bym powiedział, ponieważ nie za bardzo ją... Oscar. To ma być level o poziomie trudności Very Hard. Dzięki za informację, zobaczymy co z tego wyjdzie. Powiem tak, nie przepadam za nakładką graficzną, fizyczną New Super Mario Bros. U, z tego właśnie względu, że to jest tylko nakładka graficzna z fizyką z Super Mario World'a, troszeczkę bardziej podszprycowaną. I tak naprawdę nie tyle, że ja tutaj nie czuję jakiegoś wyzwania, czy jakkolwiek by tego nie nazwać, to niestety, ale to jest przeniesienie gry 3D na silnik 2D. Już kiedyś o tym wspominałem i nie będę się w tym momencie po raz kolejny, że tak powiem, powtarzał na ten temat, ale wiecie, o co mi dokładnie chodzi. Chodzi mi dokładnie o to, że wszystkie modele 3D, które są wyświetlane w New Super Mario Bros. U, które akurat bardzo, ale to bardzo szanuję jako grę i bardzo, ale to bardzo ją lubię, zostały przeniesione do silnika 2D Super Mario Makera i niestety przez to zostały w pewien sposób, że tak powiem, w pewien sposób zostały tutaj bardzo mocno pokrzywdzone. Dobra, Oscar. A, można tutaj zejść, że tak powiem, rurą. Na razie poziom, że tak powiem, ta pierwsza część poziomu nie powaliła mnie. Z tego względu, że tak powiem, nie widzę tam niczego, co przykułoby oko. Za dużo naciapane tego wszystkiego, że tak się nieładnie wyrażę. Wszystkiego było za dużo na tym samym początku tego poziomu. Ja wiem, że to ma w jakiś sposób, widziałem po miniaturce, odwzorowywać, nie wiem, wygląd Muchomorowego Królestwa, ale nie oszukujmy się, odwzorowywanie wyglądu to jedna sprawa, a drugą sprawą jest, że tak powiem, robienie pewnego rodzaju, nie wiem, podejścia do stworzenia poziomu, czy czegoś w ten deseń. Dobra, zobaczmy co tu się... A, tu trzeba było zrobić coś takiego. Dobra, tu akurat bardzo sprytnie to wszystko razem ze sobą połączyłeś. I powiem szczerze, że naprawdę ciekawie to wygląda. I naprawdę fajnie się tutaj prezentuje. Ta druga część. Jesteśmy prawdopodobnie w zamku jakimś, z tego co widzę. Nie wiem, w jaki sposób się tutaj dostaliśmy, z tego względu, że w żaden sposób nie zauważyłem tego. Nie wiem, coś mnie albo pominęło, albo czegoś nie ogarnąłem, co tu się właśnie zdarzyło, czy jakkolwiek inaczej by tego nie nazwać. I nie jest to poziom, tak jak ty napisałeś, że ma być to poziom Very Hard. Nie powiedziałbym, że jest to poziom Very Hard. Jak dla mnie jest to właśnie taki poziom nie tyle casualowy, co w jakiś sposób... O nie. O nie. Dziękuję. Dziękuję za możliwość ucieczki. Okej. Czy tu się udało coś zrobić? Udało się coś zrobić, ale niekoniecznie wiem co. O! W jakiś sposób udało mi się wujaszka Bowsera załatwić, ale nie mam bladego pojęcia, jak ja żem to zrobił. I nie mam pojęcia, czy ja muszę tutaj pokonać Bowsera Juniora jeszcze, czy co ja mam z nim zrobić. W każdym bądź razie zrobimy to. Tak tylko, żeby to zrobić. Tu nigdzie niczego nie widzę, żeby było. Nie wiem, czy jest to zamierzone z twojej strony, żeby można było aż tak wysoko latać. Pewnie tak, znając życie. Ale czy coś tutaj jest jeszcze ukrytego? Fajnie tutaj wykorzystałeś, że tak powiem, tą dodatkową przestrzeń, ale niestety tu niczego nie ma, czyli mamy dość dużą, pustą przestrzeń. Okej. Wychodzimy na zewnątrz i jesteśmy... Dobra, jesteśmy w zamku. Tak jakby, jesteśmy w zamku, który kojarzy mi się
z Super Mario 64, z tym zamkiem księżniczki i brzoskwinki. I powiem wam, że to nawet ładnie wygląda, tylko tak jak mówię, no kurczę, tu jest za dużo rzeczy, jak na sam początek tego poziomu. Tu jest naprawdę za dużo tych wszystkich rzeczy i nie wiem tak naprawdę, na czym skupić swoją uwagę. Fajnie to wszystko tutaj rozplanowałeś, fajnie, że to ma jakieś miejsce i to nie jest po prostu od tak sobie z kosmosu wyciągnięte, że to w jakiś sposób tutaj trzyma się mniej lub więcej kupy, ale powiedzmy sobie szczerze, że, moi drodzy, że, no, nie jest to szczyt marzeń i można to było troszeczkę inaczej zrobić. Fajnie, że tutaj porobiłeś te domki i że do tych domków nie da się wejść i że one też są w pewnego rodzaju, że tak powiem, tłem. To naprawdę fajnie wygląda. Też tutaj zrobienie tych, jak oni się nazywają, tych, no, szybko. Chyba właśnie pokonaliśmy Bowsera Juniora, spoko. Tych tutaj drzew, tych tutaj różnych takich wypełniaczy, fajnie to wygląda, tylko niestety, tak jak patrzę po tym poziomie, to tutaj wszystkiego jest deczko za dużo. Tutaj to wszystko fajnie wygląda. Widzę, że bardzo starałeś się, żeby ten poziom był wypełniony różnymi rzeczami, ale deczko przesadziłeś. Tak jak ten fragment, ten sublevel, w którym jesteśmy, że tak powiem, jesteśmy w pewnym sensie, czekajcie, wyjdę stąd, żeby nie czytać waszych komentarzy i się nie rozpraszać. Jest fajnie zrobiony ten poziom, bardzo fajnie tutaj wszystko jest ze sobą skomponowane. Widzę, że to ma logiczne wszystko ze sobą, jest w logiczny sposób połączone. Tyle, że, tak jak już na początku wspomniałem, niestety trochę za dużo tutaj dorzuciłeś różnych takich wypełniaczy, można by było powiedzieć, w tym głównym elemencie poziomu, czyli w tym, gdzie zaczynamy, czyli na zewnątrz. Kiedy jesteśmy w zamku, kiedy musimy tam walczyć, kiedy tam musimy przechodzić, to ten zamek jest naprawdę fajnie skomponowany, fajnie wygląda. Tutaj, kiedy wyjdziemy już z tego zamku, kiedy znajdujemy się z powrotem na powierzchni, o tak to sobie nazwijmy, za dużo jest różnych rzeczy. Nie można w jednym miejscu, że tak powiem, skupić swojej uwagi. Tego jest po prostu za dużo. Za dużo takich wypełniaczy, które są ozdobnikami zarazem. Gdyby one miały jakiś cel, jeszcze jakiś dodatkowy cel, te domki są fajne, ale trzy domki postawić, które zabierają ci dodatkową przestrzeń, to raz. Dwa, te domki niczemu tak naprawdę nie służą, jak tylko dekoracji, to dwa, a trzy, można było za tym zamkiem dodać, zamiast właśnie tych domków, można tutaj było dodać jakieś kolejne elementy platformowe, jakieś wyzwanie dla gracza, a nie takie totalne straightforward, czyli idziemy przed siebie jak po sznurku. W niektórych sytuacjach to się sprawdza, tutaj w tym poziomie, patrząc na to, co zrobiłeś w tym sublevelu, gdzie mieliśmy tyle fajnych rzeczy powrzucanych, no to muszę powiedzieć, że niestety zawodzi ta część naziemna, a bardzo, bardzo fajnie się gra w tą część podziemną, czy też tą, co się znajduje w środku w zamku. Takie jest moje zdanie. I moim zdaniem też powinieneś właśnie trochę inaczej to ten poziom rozbudować. To znaczy, dobrze by było na przykład rozpocząć w zamku, żeby gracz nie wiedział, czy też od razu wrzucić gracza na sam początek bez tego takiego prologu, że trzeba dojść do tego zamku, wejść do niego, tylko od razu stawić gracza przed zamkiem, pozwolić graczowi wejść do zamku, rozbudować jeszcze troszeczkę ten fragment zamkowy w taki sposób, jak na chwilę obecną wygląda on, bo wygląda on naprawdę świetnie i był moim zdaniem troszeczkę za krótki. To jest jedyna uwaga odnośnie tego etapu zamkowego w tym całym poziomie. I kiedy już rozbudujemy
ten fragment poziomu, wyjść z powrotem na zewnątrz, wyjść z tego zamku i przejść się po wzgórzach, polach, czy jakkolwiek byśmy inaczej tego nie nazwali, tego muchomorowego królestwa, które znajduje się za tym zamkiem, a nie dawać tam jakąś wioskę, jakieś latające, z tego co widzę, jakieś latające, no, szybko wysepki, na które nawet się nie byłem w stanie dostać, bo nie zauważyłem ich wcześniej. Potem, kiedy skapnąłem, że tam u góry prawdopodobnie coś jest, to było już za późno i nie byłem w stanie tam do góry z powrotem wejść, a szkoda, bo usunąłeś w tym momencie sobie po raz kolejny tą dodatkową warstwę poziomu, ponieważ nie udostępniłeś jej w taki sposób naturalny. Trzeba mieć określony power-up, żeby tam wejść. Chyba że ja nie zauważyłem tego wejścia, to bardzo mi przykro z tego powodu. Ale jeżeli tamto wejście rzeczywiście wymaga od nas posiadania jakiegoś konkretnego power-upa, który musimy zastąpić, czy też zastępujemy w pewnym momencie, tak jak ja to zrobiłem, innym power-upem, i w tym momencie ta droga nam się zamyka na tą górę, na tą górną warstwę, no to to niestety jest duży problem. Popracowałbym nad tym, zrzuciłbym te ozdobniki, które nie mają celu, bo są różnego rodzaju ozdobniki, ja o tym wielokrotnie powtarzam i nie mówię tutaj o tych drzewach. Te drzewa to jest akurat fajny ozdobnik, bo służy on również za dodatkowe platformy, ale ozdobnik w postaci domków, które są zamknięte, do których nie możemy wejść i w których nie możemy nic tak naprawdę zrobić, to już niestety jest dodawanie czegoś, co jest totalnie zbędne dla tego poziomu, z tego właśnie względu, że ten poziom nie potrzebuje właśnie takiego dodatkowego wypełniacza. Koniec. Następny poziom, jaki rozegramy, poziom od Paula, Mario's Open World 2. Jest to kolejne podejście, z tego co zrozumiałem, Paula, do tego, aby spróbować ten poziom rozegrać w troszeczkę, podejść po raz kolejny do możliwości stworzenia poziomu otwartego, czyli poziomu, w którym tak naprawdę będziemy mieli możliwość biegania po tak jakby wyimaginowanym świecie Mariana i przy okazji zdobycie jakichś dodatkowych tutaj elementów, bym mógł powiedzieć, ale wiecie, o co mi chodzi. Rozwiązanie jakiejś zagadki, która nie jest wymagana, jest raczej opcjonalną częścią tego poziomu i na chwilę obecną to wszystko faktycznie ma ręce i nogi i nie jest pusto, ale nie jest też tutaj za bardzo, bym powiedział, pełno. Na razie to wszystko prowadzi w jednym kierunku, bym powiedział. Fajnie, że postarałeś się zrobić tak, jak wspomniałem w jednym z poprzednich odcinków odnośnie właśnie otwartych poziomów, że można tu byłoby wrzucić kilka właśnie rzeczy i widzę, że poszedłeś za tą moją poradą właśnie, że mamy semi-otwarty poziom, który pozwala nam zrobić wiele rzeczy. Dobra, tędy, jeżeli pójdziemy, to zapiszemy sobie nasz postęp z tego względu, że tam znajduje się checkpoint. Niestety na checkpointie mi nie zależy na chwilę obecną. Dlatego też najzwyczajniej w świecie pójdę sobie dołem i zdobędę jedną z tych monet. Może nie uda mi się zdobyć tych wszystkich monet, nie wiem, nie jest to powiedziane, że zawsze muszę przechodzić tak, w taki sposób poziomy, aby zdobywać wszystkie, wiecie, znajdźki, które przygotujecie tutaj, czy coś właśnie w ten deseń. Często gęsto po prostu te poziomy ja przechodzę też po to, aby się z nimi zapoznać w jakiś tam sposób i doradzić wam w późniejszym etapie, co można by było w tym poziomie konkretnym zmienić, zmodyfikować, żeby ten poziom po prostu był jeszcze bardziej grywalny, jeszcze na wyższym poziomie tej grywalności. I na chwilę obecną, z tego co widzę, to mamy naprawdę ciekawy ten poziom i to naprawdę ciekawie wyglądający, bardzo ciekawie bym nawet powiedział wyglądający, tylko niestety ten poziom jest bardzo, ale to bardzo łatwy. Właśnie z tego względu, że nie dość, że dostajemy tutaj możliwość
podróżowania gdziekolwiek byśmy nie chcieli, tak? Bo to jest jedna sprawa. A z drugiej strony mamy bardzo dobry power-up, czyli możliwość latania oraz... Dobra, wyplujmy to. Oraz mamy przy okazji Yoshiego, który również sprawia, że poziom staje się o niebo prostszy. Dlatego też tak uważam, że ten poziom jest nie tyle przesadzony, jeżeli chodzi o jego wielkość, bo z tego co widzę, no to nie jest duży poziom. To jest poziom, który faktycznie ma nam coś do zaoferowania i straciliśmy już jego. Straciliśmy już jego. I w tym momencie to się stanie na pewno o niebo trudniejsze, bo z Yoshim byłoby łatwiej, faktycznie. Tylko teraz, kiedy nie mamy tego Yoshiego, to rzeczywiście ten poziom zaczyna ponownie żyć. Bo dzięki temu ja nie muszę się teraz martwić, wiecie, że to jest za łatwe, bo miałem Yoshiego. Nie mam teraz Yoshiego, więc poziom nie jest już aż taki łatwy jak wcześniej, ale nie jest też w dalszym ciągu jakiś mega trudny. Brakuje mi jeszcze 3 z tego co widzę monet, ale tych czerwonych monet, ale to też nie jest żaden problem. To nie jest też żaden wielki problem, bo najzwyczajniej w świecie my te monety najprawdopodobniej jeszcze znajdziemy. Problemem na chwilę obecną, takim dużym problemem, jest dla mnie limit czasu, który, kurczę, nieubłaganie dąży do tego, że za chwilę się nam wyczerpie ten limit czasowy i najzwyczajniej w świecie... Chwila. Czy to jest jakiś... Ciekawe. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawie to wszystko wygląda. Dobra. A to jest duży problem. Tak ustawione między sobą te bloki niestety sprawiają, że wystawiliśmy się na bardzo, jako bardzo łatwy cel, staliśmy się dla tamtego Hammer Brosa. I właśnie takie rzeczy niestety są dość dużym problemem. O, fajnie, naprawdę. Muszę połowę poziomu przechodzić jeszcze raz. Oj, to nie jest rzecz, którą chciałbym w tym momencie robić. Dobra, czerwone monety. Czy ja chcę je zbierać jeszcze raz? Odpowiedź mi jasne, że tak, zbiorę je jeszcze raz. Tylko dlatego, że mogę. Ale widzę, że chyba teraz mi aż tak dobrze nie pójdzie, bo nie mam już tego Yoshiego. I moja pewność siebie, jeżeli chodzi o przechodzenie tego poziomu, no to w tym momencie o niebo spadła. Dobra, to co się tutaj stało, to jest akurat glitch gry, więc tutaj żadnego większego problemu z tym nie mam, ale wydaje mi się, że chyba podziękuję zbierania tych czerwonych monet. Szło mi dobrze, aż do momentu, kiedy straciłem już jego. I przestało mi iść dobrze. Więc... No, super. Super. To nie będzie już teraz tak łatwe, jakby się mogło wydawać. Dobra. Idziemy przed siebie. Próbujemy przejść po prostu ten poziom. Sorry, że nie znajdę tego sekretu. Byłem na dobrej drodze do znalezienia tego sekretu, ale... poszło mi jak poszło. I nie oszukujmy się, mogło pójść faktycznie lepiej z tym wszystkim. Dobra. Czy udało mi się? Udało mi się. Dobra. Co mamy tutaj? Tutaj mamy możliwość zrobienia czegoś. Tu nie możemy wejść. Tu też nie mogę tego zrobić. Dobra. Jakby to przejść? Będzie do tego potrzebny na pewno, musimy mieć ten listek, Boże. Musimy mieć na pewno przy sobie, słuchajcie, tą wspaniałą rzecz zwaną dalej. Zwaną dalej pelerynką, czyli w tym wypadku... Musimy być latający Mario. I znowu ten sam glitch, który wepchnął mnie do tej dziury. Niestety takie rzeczy się tutaj zdarzają. I dlatego uważam, że powinni twórcy jak najszybciej wydać taką łatkę, która
naprawiałaby tego rodzaju błędy, ale niestety najprawdopodobniej nigdy się tego nie doczekamy. Z tego powodu, że no na chwilę obecną to twórcy Super Mario Makera są bardziej skoncentrowani na wydaniu Super Mario Makera na Nintendo 3DS-a. I to niestety widać i czuć w każdym momencie, że tak powiem, rozgrywki. Z tego właśnie powodu, że po prostu da się to odczuć, wiecie, w taki sposób, że stajemy w jakimś miejscu fajnie i widzimy te błędy. No i to jest cały problem w tym momencie, cały problem tego wszystkiego, że niestety mamy masę błędów, których nie jesteśmy w stanie w żaden sposób, nie wiem, nie tyle naprawić, co jesteśmy w jakiś sposób, nie jesteśmy w żaden sposób uniknąć tych błędów. I moje pytanie, w którą stronę powinienem się udać? Powinienem się udać w tą stronę. Teraz, o, nawet się udało. Spoko. Spoko, może być. Naprawdę mi się to podoba, że takie łatwe rozwiązania są tutaj zastosowane i że te łatwe rozwiązania się okazują tymi najlepszymi. I jesteśmy gdzieś po... O, koniec poziomu. No to naprawdę... Powiem tak, nie spodziewałem się, że ten poziom się w tym momencie zakończy. Ma masę różnego typu znajdziek i powiem szczerze, że jedyne co bym się przyczepił w tym poziomie to to, że istnieje tutaj pewna nieczytelność, że tak powiem. Nieczytelność, ale nie w sensie tego całego poziomu, tylko która ścieżka prowadzi nas do końca tego poziomu. Na przykład ja myślałem, że tutaj jeszcze gdzieś mnie gra rzuci, gdzieś jeszcze będę musiał przejść, jakieś dodatkowe elementy, ale co bardzo dobrze wykorzystałeś, co muszę tutaj pochwalić, to zrobienie wielowarstwowego poziomu z wykorzystaniem masy pułapek, które nie pozwalają graczowi dostać się do określonych części tego poziomu. To wszystko miało ręce i nogi. Niestety w dalszym ciągu ten poziom cierpiał na dość duże, wolne przestrzenie. Nawet na miniaturce widać, w których miejscach znajdują się takie dość duże, wolne przestrzenie. Też jest kilka pomniejszych, że tak powiem, błędów w designie, żeby dojść do jakichś miejsc. To znaczy, są one w taki sposób rozmieszczone, jakieś dodatkowe monety, dodatkowe, czy to czerwone monety, czy to zwykłe monety, że aby do nich dojść, trzeba się niezwykle napocić, ponieważ są to takie bardzo, bardzo ciasne miejsca, do których ciężko jest wejść, będąc dużym Marianem. A preferowany z tego, co widzę, w jaki sposób powinniśmy rozgrywać ten poziom, to właśnie będąc dużym Marianem. I to jest tylko takie dwie rzeczy, które mnie tutaj uderzyły, że tak powiem. Pierwszą rzeczą, tutaj jak już wspomniałem, jest właśnie to, że dostaliśmy poziom, który jest mega otwarty, fajny, ale w dalszym ciągu mamy te duże, wolne przestrzenie, a z drugiej strony mamy poziom, który bardzo fajnie rozgrywa tą otwartość, dodaje nam masę rzeczy, które możemy przy okazji tej otwartości zrobić, który bardzo dobrze radzi sobie z wielowarstwowością tego poziomu. Niestety kończy się w najmniej spodziewanym momencie, po prostu te wolne przestrzenie, te duże wolne przestrzenie, które masz w tym poziomu, zagospodarować trzeba by było w troszeczkę inny sposób, dodać jakieś tam elementy, żeby ten poziom w jakiś sposób wydłużyć, naturalnie wydłużyć, nie dodawać jakieś takie nie tyle skambagowe, co takie irytujące zagadki, czy też irytujące pułapki, bo nie o to tutaj chodzi. Tutaj trzeba po prostu w jakiś naturalny sposób ten poziom przedłużyć dodatkowymi elementami zręcznościowymi. To jest moje zdanie. I to by bardzo tutaj w tym momencie pasowało. Dobra, to tyle o tym poziomie. To, co miałem powiedzieć, chyba wszystko, co miałem na myśli, powiedziałem o tym poziomie. A my rzucamy się na kolejny z poziomów. Tym razem od Blazika Mario Adventure Part 3. Stworzony w Super Mario Bros. 3. Jest to trzecia część. Dwie pierwsze rozgrywaliśmy jakiś czas temu i zobaczymy, co zmieniło się od tego czasu.
Początek bardzo, bardzo klasyczny, przypominający Super Mario Bros. 3. Więc na razie jest dobrze. Ta rura jest taka zwodnicza, bo z tego co widzę, ona wystaje z podziemi, więc myślałem, że faktycznie ona może gdzieś tam podziemie zaprowadzić. Taka fajna zmyła, że tak powiem, bo ta zmyłka jest taką zmyłką, bym nawet powiedział, bardzo pasującą do tego, co Super Mario Bros. 3 zwykle nam oferuje. I z tego co widzę, zrobiłeś poziom, który jest jednowarstwowy, bo jeżeli podskoczę tutaj do góry, to widzę, że nie przesuwa, nie skroluje mi się ekran w górę, a co za tym idzie, oznacza to, że poziom faktycznie jest jednowarstwowy. Troszeczkę przesadziłeś, wrzucając tutaj w tym miejscu tych Hammer Brosów. Mogłeś ich umieścić na jakiejś fizycznej, która nie będzie ich odbijać, na jakiejś stałej, można by było powiedzieć, platformie. Tylko właśnie po to, aby oni w jakiś sposób nie sprawiali nam dodatkowych problemów. Ale zdecydowałeś się na takie, a nie inne rozwiązanie i spoko, to rozwiązanie istnieje i ono również się gdzieś tam przewijało przez gry z Marianem, ale niestety jest to rozwiązanie pułapka na gracza, która wymusza, jeżeli chcemy nie tyle szybko przejść ten poziom, co chcemy w jakiś sposób skupić się na tym, jak przechodzimy ten poziom, no to niestety tego typu ustawienie przeciwników jest swoistą pułapką dla gracza, która no nie do końca jest mile widziana, bo po prostu jest irytującą pułapką. W każdym razie jest dobrze zastosowaną irytującą pułapką, co nie zmienia faktu, że dalej irytuje. No i dobra, i z tego co widzę, to jest to taki mega klasyczny poziom Super Mario Bros. 3, w którym to przemierzamy na wodną część poziomu, na ziemną część poziomu i podwodną część poziomu. Fajnie to wygląda, bo to wygląda faktycznie tak jakbyśmy znajdowali się gdzieś tam pod tą wielką warstwą ziemi i reszta poziomu rozgrywa się faktycznie nad nami. No i to nieźle wygląda. Można by to było, że tak powiem, tą podwodną część troszeczkę też inaczej ustawić, ale zdecydowałeś się na makabryczną dużą przestrzeń, czy też głębię, która prowadzi nas tylko i wyłącznie do śmierci. I faktycznie to spełnia swoją rolę. Troszeczkę bym tutaj utrudnił ten fragment rozgrywki, bo no niestety on sprawia wrażenie, że jest przemyślany, że miał być w jakimś stopniu trudniejszy niż to w tym momencie widzimy, ale coś nie pykło, czy też raczej coś nie wyszło w 100% w taki sposób, jak miało wyjść. No i mamy poziom, czy też raczej część poziomu, która wydaje się być w jakiś sposób... Dobra. Tak coś czułem, że pokusisz się o pułapkę z wilczym dołem, bo tak można by ją było bezpośrednio nazwać, z tym wilczym dołem, że pokusisz się o tego typu pułapkę, ale no na koniec wrzucanie jej, że tak powiem, to jest troszeczkę za dużo chciałem, ale znając życie, Macintosh na pewno się do czegoś przyczepi. Zgadza się, Oskar, przyczepiam się do kilku rzeczy, które faktycznie nie są aż takie, że tak powiem, ważne, czy też raczej nie wskazują na to, że poziom jest źle zdesignowany, tylko na ten rodzaj poziomu. Jest to, tak jak mówiłem, bardzo fajny, klasyczny poziom Super Mario Bros. 3, bo gdyby komuś pokazać ten poziom i powiedzieć, masz zagrać sobie w Mariana i pokazać mu wcześniej te trzy wersje na NES-a, czyli Super Mario Bros. 1, a USA Super Mario Bros. 2 i Super Mario Bros. 3, czy też nawet Super Mario World na SNES-a, jakby pokazać takiej osobie i potem tylko dać tą grę i powiedzieć, masz, zobacz ten poziom. O kurcze,
faktycznie fajny poziom z Super Mario Bros. 3, a czy będzie więcej takich poziomów i jak się nazywa ten poziom i w którym on świecie, bo ja go nigdy nie widziałem. To jest tradycyjny, bardzo fajny poziom klasyczny Super Mario Bros. 3, tyle że troszeczkę za łatwy. Fajnie by było zobaczyć jego trudniejszą wersję, szczególnie, że nie przyczepiam się tutaj o poziom trudności całego poziomu, tylko jego jednej małej sekcji, tej sekcji podwodnej, ponieważ ona jest zrobiona z głową, ona jest fajnie zrobiona, fajnie tam jest wszystko rozmieszczone, w taki sposób fajnie, że to ma ręce i nogi, to jest jakaś podwodny, to jest jakiegoś typu podwodny labirynt, tyle że jest on za łatwy, jest on maksymalnie ułatwiony, jak na to, co mógłbyś zaprezentować w tej podwodnej części. I jedno, co muszę powiedzieć tutaj i bardzo podkreślić, że względem tych poziomów, które przesyłałeś wcześniej, faktycznie widać poprawę. Zresztą we wszystkich poziomach za każdym razem widać poprawę. Tak samo w tym poziomie od Paula widać poprawę. Tak samo jak w poziomie od Oscara widać poprawę. Tak naprawdę, we wszystkich waszych poziomach widać tą poprawę i ja się z tego powodu cieszę. Przyczepiam się do takich elementów, które można było w zupełnie inny sposób wykorzystać i można nimi podreperować, czy też raczej sprawić, że poziom stanie się jeszcze bardziej nie tyle przystępny dla graczy, co jeszcze bardziej fascynujący dla tego gracza, który przyjdzie po mnie i zagra w ten poziom. Dlatego Mario Adventure Part 3, nie tykaj się w ogóle tej części naziemnej, no dobra, ten wilczy dół to sobie mogłeś darować faktycznie, tej części naziemnej ja bym w ogóle już nie zmieniał. Ona sprawia, ona nie tyle sprawia wrażenie, co ona faktycznie ma swoją rolę i tą rolę trzyma w tym właściwym miejscu. Ja bym w zamian za to zmienił tą część podwodną. Całkowicie ją przeredesignował, pozostawił ją w takim stylu, jak w tym momencie ją masz, ale sprawiłbym, że ona byłaby troszeczkę trudniejsza tylko po to, żeby podbić poziom trudności tego poziomu i żeby w jakiś sposób nagrodzić tego gracza, że udało mu się przejść tą sekcję podwodną. Przeważnie w Super Mario Bros. 3 właśnie tak było, że kiedy mieliśmy poziom podzielony na sekcję naziemną i podwodną, to ta sekcja podwodna była tak diabelnie trudna, że kiedy z niej wychodziliśmy i wyszedłem z tej sekcji podwodnej. Koniec poziomu. Matko, jak ja się cieszę, czuję się taki usatysfakcjonowany tym wszystkim. To jest potrzebne temu poziomowi. Ten wzrost poziomu satysfakcji, że przeszliśmy jakąś trudną sekcję, a to, że mamy tutaj checkpointy, to jest idealny wręcz, że tak powiem, idealna okazja na to, żeby coś takiego zrobić, żeby pokusić się, aby to, co jest pod wodą, było diabelnie trudne, tak jak w ostatnich światach Super Mario Bros. 3, żeby dobić do tego poziomu i potem z powrotem wrócić do troszeczkę łatwiejszego Super Mario Bros. 3, tego naziemnego poziomu, dać ten checkpoint i dać kolejną sekcję, która by była diabelnie trudna i po niej już końcówkę poziomu. Trochę skrócić ten poziom naziemny i jest ok. I to jest tyle, co chciałem powiedzieć na temat tego poziomu. Ogólnie podsumowując wasze poziomy, które dzisiaj rozegrałem, jestem bardzo, tak jak już wcześniej powiedziałem, zadowolony, widząc progres w poziomach, które budujecie. W dalszym ciągu zdarzają się jakieś małe babole, inne rzeczy. Ba, ja nawet przyznam wam się szczerze, że poziom, który ostatnio wrzuciłem i który powinniście widzieć przed dzisiejszym odcinkiem, czyli ten 120 odcinek, ten zaległy odcinek, to jest coś, co zbudowałem fajny poziom, jestem z niego w miarę zadowolony, ale zauważyłem, że popełniłem w nim kilka błędów. Jeżeli wiecie jakie, to zachęcam również do napisania pod tym odcinkiem, do cofnięcia się i napisania, jakie błędy zauważyliście w czasie budowy tego poziomu, bo popełniłem tam kilka błędów, które również wam nie tyle wytknąłem, co wskazałem wam, że tego nie powinno się robić, albo powinno się to zrobić w troszeczkę inny sposób. Ja te błędy również popełniłem, zagalopowałem się, no i przyznaję się do tego bez bicia. I na tym to polega, żebyśmy cały czas w jakiś sposób ulepszali to, w jaki sposób tworzymy te poziomy, bo w momencie, kiedy będziemy mieli świetne poziomy, to zobaczycie, jak dużo osób zacznie w te nasze poziomy grać i zaczną one częściej również pojawiać się w 100 Mario Challenge innych graczy. I do tego zmierzamy, żeby nasze poziomy wyglądały świetnie i żeby były również przystępne dla każdego, że tak powiem, gracza.
I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I po raz kolejny nie nagrałem tego odcinka w taki sposób, jak zapowiedziałem, że będę nagrywał odcinki z Waszymi poziomami, ale to tylko dlatego, że mam wystarczającą ilość poziomów, aby Wasze odcinki, Wasze poziomy rozegrać i zrobić z tego jeden konkretny odcinek. Więc cieszcie się, bo zrobiłem to jednym rzutem i mogłem przy okazji wygadać się za wszystkie czasy to, co chciałem wcześniej powiedzieć. Anyway, to by było na tyle. Dzięki Wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!